Każdy dzień zaczyna się pytaniem. Czy dziś będzie miła pani, która powie to co zwykle i zrobi przepyszną jajecznicę z pieczywem i masełkiem za dodatkową złotówkę? Czy smutna pani, która też zrobi jajecznicę, ale już dużo gorszą? Jajecznica, czasami podwójna, zawsze z solą i pieprzem, wystarcza na kilka godzin. Później jem w szkole różne rzeczy, czasami kilka naraz, ale po każdej z nich czuję się tylko bardziej głodny. Nie wiem, czy zaprzyjaźnię się z moim rokiem, ale dobrze się wśród nich czuję. Dużo mówię, również dlatego, że z nieznanych powodów czuję odpowiedzialność za tworzenie atmosfery w grupie. Choć nie mam pojęcia, czy mi to rzeczywiście wychodzi. Zostałem starostą roku. Myślałem, że ze względu na zaufanie kolegów, niektórzy twierdzą, że po prostu łatwo ze mnie zrobić popychadło. W związku z pełnioną funkcją muszę załatwiać różne rzeczy i chodzić z jednego miejsca do drugiego. Spędzam dużo czasu naciskając klamki zamkniętej drzwi i próbując dowiedzieć się czegoś w szkole, w której nikt nic nie wie. Wieczorem w domu, kiedy na chwilę nie myślę o szkole, myślę o Warszawie i wszystkim, co tam co tydzień zostawiam. Weekend to mgnienie oka. Wyjeżdżam i już jestem z powrotem. Półtora dnia próbuję zrobić to, czego nie miałbym zrobić przez cały tydzień. Wszyscy w domu pytają mnie, jak tam w szkole. Więc mówię im, że jest na przykład budynek J, w którym można palić i w którym są bardzo mili panowie od plastyki, że największym atutem i ograniczeniem szkoły jest jej mit wielkości, zbudowany na tym, że ktoś tu kiedyś, bardzo dawno temu coś zrobił. I że nie siedziałem jeszcze na słynnych schodach. I że sam nie wiem, jak jest w szkole.